Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wyczekiwanym przez Was filmikiem. Jest to filmik o moim codziennym makijażu. Dzisiaj w końcu spełniam Waszą prośbę i pokażę Wam w tym filmiku krok po kroku tak jak wykonuję swój codzienny makijaż, czyli coś, co wykonuję każdego dnia do szkoły, więc nie będzie to nic mocnego, tutaj nie będzie żadnego użycia eyelinera, kredki czy doczepionych rzęs. To nie w tym filmiku. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba, no i zapraszam Was do oglądania. Oczywiście przed samym nałożeniem makijażu musimy naszą skórę oczyścić, a następnie nawilżyć. Przed chwilą właśnie ją umyłam moim ulubionym żelem z ziaj liście Manuka, który jest genialny i polecam Wam go na każdym kroku. A teraz przyszedł czas, żeby tę skórę nawilżyć i ja tutaj mam akurat krem z barwy siarkowej. Jest to krem siarkowy, ten niebieski nawilżający. Uwielbiam tę firmę i naprawdę jest świetna. I teraz musimy poczekać, aż ten krem się troszeczkę wchłonie i będziemy zaczynać od podkładu, oczywiście. Bo generalnie ja robię tak, że jak maluję się na co dzień, to zaczynam od twarzy, a jak robię taki wieczorowy makijaż, to zaczynam od oczu, taki lifehack. Teraz lecimy z podkładem i ten, który aktualnie używam, jest to podkład z Maybelline Affiniton Mineral do skóry wrażliwej i jest to kolor 10 Ivory, więc go sobie nakładamy. I on jest fajny, bo jest leciutki, także jeśli potrzebujecie większego krycia, to tutaj Wam podpowiem, że to krycie można budować. Jest bardzo taki delikatny, lekki, także na pewno nie zapycha. Testuję go już od dłuższego czasu i naprawdę sprawdza się u mnie bardzo, bardzo dobrze, także polecam. Kiedyś nakładałam podkład tylko i wyłącznie palcami, ale od jakiegoś czasu przerzuciłam się właśnie na takie gąbeczki. To jest akurat z Rossmana, to jest coś a la Beauty Blender. I moim zdaniem podkład wygląda milion razy lepiej, kiedy nałożymy go właśnie gąbeczką, bo ma taki flawless finish, nazwijmy to, i po prostu wygląda bardziej naturalnie. Taka moja rada, pamiętajcie, że kiedy używacie gąbeczki, to lepiej jest ten podkład tak wklepywać niż go rozcierać, bo jak go rozcieracie, to jakby zabieracie mu krycie. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, ale tak jest, przynajmniej w moim przypadku. Jak widzicie, tutaj w okolicy żuchwy mam troszeczkę więcej przebarwień, także minimalnie dołożymy tego podkładu, żeby bardziej po prostu to zakryć, bo wiadomo, że nie chcemy, żeby te przebarwienia były widoczne. I ja zawsze lubię sobie tak przeciągnąć tym podkładem troszeczkę tutaj po szyi, żeby po prostu twarz nam się nie odznaczała, bo nie ma czegoś gorszego niż właśnie odznaczający się podkład. Teraz czas na korektor pod oczy. Ja jakichś specjalnie dużych cieni czy worków pod oczami nigdy nie mam, także tutaj mi nie chodzi o zakrywanie czegoś właśnie w okolicy oczu, ale bardziej o rozświetlenie tego, bo coś, co bardzo mi się podoba w makijażu, to są takie świeże, rozjaśnione, obudzone oczy. Produkt, który ja używam i który jest moim absolutnym ulubieńcem już od lat, mogę powiedzieć, jest to korektor z Eveline Cosmetics Art Makeup i ja mam akurat kolor 04 Light. Może Wam się on wydawać dużo, dużo za jasny, ale ja właśnie lubię używać troszeczkę za jasnych korektorów właśnie pod oczy, bo to tak fajnie rozjaśnia i po prostu otwiera spojrzenia. No i do rozcarcia korektora używam też tej gąbeczki, tym razem tutaj tej górnej części. Teraz będziemy używać troszeczkę cięższego korektora, żeby przykryć tutaj przebarwienia, które są nadal widoczne spod podkładu właśnie u mnie w okolicy żuchwy. I ja do tego używam mojego korektora z Catrice Camouflage Cream. Na pewno o nim słyszałyście, był mega popularny na YouTubie i właśnie ja przez YouTube'a go odkryłam. Jest naprawdę wspaniały, podkreślam wspaniały. Jeśli macie problemy właśnie z jakimiś przebarwieniami czy z niedoskonałością, to zakryję Wam dosłownie wszystko. A jest tanie, bo kosztuje około 15 zł, myślę. Ja akurat nakładam go palcem, bo tak mi jest po prostu najwygodniej. I używam go punktowo, żeby zakryć tutaj punktowo po prostu niedoskonałości. Teraz, żeby utrwalić cały makijaż mojej twarzy, będę używała zwykłego pudru. Ten jest akurat z Rimmel Stay Matte i ja mam kolor 001 transparentny. Bardzo lubię ten puder, generalnie ja mam skórę, mam cerę tłustą, także i tak będę się świecić prędzej czy później, ale ten puder naprawdę spoko się u mnie sprawdza, także polecam, jeśli nie używałyście.
I tutaj taka moja rada co do pudru właśnie, pamiętajcie, żeby go wklepywać i żeby nie używać jego dużej ilości, bo wtedy Wam się wszystko zważy na twarzy i po prostu będzie to wyglądało, jakbyście miały na twarzy ciastko. Poza tym nie rozcierajcie właśnie tego pudru, bo jak będziecie tak trzeć po całej twarzy, to cały podkład sobie rozmażecie i tego krycia, które zbudowałyście, już nie będzie. Teraz czas na najważniejszą moim zdaniem rzecz, część w moim makijażu i będą to brwi. Od dłuższego czasu, od kilku lat przyzwyczaiłam się, że maluję swoje brwi, podkreślam je. Czasami wyjdą lepiej, czasami gorzej i naprawdę bardzo dużo czasu nad nimi spędzam. Ja do wypełniania brwi używam takiego cienia, który jest w formie żelu, kremu. Jest to Maybelline Color Tattoo 24 godziny i ja mam akurat kolor 40 Permanent Taupe. Jest to taki kolor trochę szaro-brązowy, taki chłodny przede wszystkim. Pamiętajcie, żeby nigdy nie używać ciepłych tonów do swoich brwi, bo to po prostu źle wygląda. Przekonałam się o tym kiedyś, tak. Więc najpierw te brwi sobie przeczesuję, żeby po prostu je przygotować na malowanie. Pędzelek, który używam do wypełniania brwi, jest to taki malutki, skośny z Hakuro i ja mam numer H85. Naprawdę Wam polecam firmę Hakuro, jeśli chodzi o pędzle, bo jest tania, jest dostępna praktycznie w każdym sklepie internetowym, w polskich to na pewno. Moim takim małym trikiem, nie wiem czy to mogę nazwać trikiem, generalnie schematem malowania brwi jest to, żeby zaczynać od dolnej części brwi, czyli po prostu rysuję sobie dolną kreskę, następnie górną kreskę, łączę z przodu i wypełniam. To jest cała filozofia, jak wypełniam brwi. Prawa brwi jest już pomalowana, teraz zabieramy się za lewą i robimy dokładnie to samo, czyli robimy na dole kreskę, do góry kreskę, tutaj łączymy, wypełniamy i cała filozofia. W tym momencie te brwi wyglądają strasznie, bo są takie mega, wiecie, mocne i o takie brwi nam nie chodzi, także teraz je wyczeszemy. Teraz zajmiemy się moimi oczami i oczywiście zaczniemy od cieni do powiek. I tutaj będę używała akurat takiej paletki z takimi bardzo neutralnymi, fajnymi kolorami. Możecie ją dostać w Rossmanie, generalnie wszędzie, gdzie macie szafy Eveline i nazywa się ona Quattro Eyeshadow i ja mam numer 04. Będziemy miksować dwa kolory i na całą powiekę damy tutaj ten oto taki błyszczący, brązowy cień i załamiemy go właśnie tym matowym, ciemno-szaro-brązowym kolorem. Na całą powiekę teraz nałożę takim języczkowym, płaskim pędzelkiem ten troszeczkę jaśniejszy cień, który nadal, jak widzicie, jest ciemniejszy troszeczkę. Kiedy już mamy ten cień bazowy na powiekach, nałożymy takim puchatym pędzelkiem do rozcierania z Hakuro H77 ten matowy cień. Ja go właśnie lubię dawać w taki zewnętrzny kącik, delikatnie, a potem go rozcieram. Z tego względu, że moje rzęsy właściwie nie istnieją, będę używała zalotki i używam jej ostatnimi czasy codziennie, chociaż czasami robię sobie przerwę, bo to też nie jest jakieś super zdrowe dla waszych rzęs, ale po prostu gdybym nie używała zalotki, moje rzęsy byłyby takie, jakby ktoś je wyprostował prostownicą, dosłownie. Teraz w ruch pójdzie moja ulubiona maskara i jest to maskara z Lovely Curling Pump Up Mascara. Testowałam naprawdę dużo takich tuszy do rzęs i powiem Wam szczerze, że nieważne czy on kosztuje 60 czy 20, dla mnie i tak ten, który kosztuje chyba 11, jest najlepszy po prostu z tych wszystkich. Także jeśli go nie próbowałyście, to naprawdę polecam, bo to jest najlepszy tusz, jakiego ja używałam w życiu. Naprawdę. Yeah, run away to a hideaway, we be living the American dream. Moim chyba ulubionym elementem całego makijażu jest nakładanie rozświetlacza i ten, którego ja używam, jest z firmy The Balm i nazywa się Mary Luminizer. Bardzo, bardzo popularny, wręcz kultowy, powiedziałabym, produkt na internecie. Po prostu wszędzie możecie o nim usłyszeć bardzo, bardzo dużo dobrego. W sumie ja nie spotkałam się z negatywnymi recenzjami i ja też z mojej strony Wam bardzo, bardzo gorąco go polecam. Po prostu jego kolor to jest coś
nieziemskiego. Ja jestem zakochana, wygląda przepięknie. Nakładam go oczywiście tutaj na kości policzkowe, tutaj powyżej w sumie kości policzkowych, ale też bardzo lubię podkreślać tym produktem brwi, po prostu nakładać pod brwi troszeczkę rozświetlacza takim malutkim języczkowym pędzelkiem. To daje moim zdaniem bardzo dużo do makijażu, bo wtedy te brwi są takie podkreślone, nie są wyrysowane, wiecie o co mi chodzi, po prostu tak są uwydatnione i wyglądają ładniej po prostu. A generalnie do nakładania rozświetlacza używam takiego właśnie puchatego, mięciutkiego pędzelka też z Hakuro. Jest to Hakuro H22. Nie wiem, są pewnie różne techniki nakładania rozświetlacza, ale ja tak to robię i po prostu mi to pasuje. Moim zdaniem to wygląda fajnie. Ten rozświetlacz nie jest, wiecie, jakiś taki za mocny, nie jest tandetny. O, widzicie już, jest. Ja uwielbiam, po prostu uwielbiam, jak coś się błyszczy w makijażu i tak to ładnie wszystko podkreśla. I przeważnie na tym kończy się właśnie mój codzienny makijaż. Czasami używam też jakieś pomadki i moją ulubioną z takich delikatniejszych pomadek jest właśnie pomadka z Essence i jest to numer 03 BFF. Ma taki delikatny kolor takiego brudnego różu i moim zdaniem to bardzo ładnie wygląda z całym tym makijażem. Po prostu te usta nie są, wiecie, przesadzone, bo jednak skupiłam się na oczach. Oczy są troszeczkę ciemniejsze, więc usta nie mogą się tak bardzo rzucać w oczy. No i słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o mój codzienny makijaż. Wygląda on tak. Mnie podoba się on bardzo, jest taki dziewczęcy, myślę, że podkreśla wszystko to, co najlepsze. Mam nadzieję, że makijaż i ten cały filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to poproszę o dużego kciuka w górę, bo naprawdę bardzo duża część z Was prosiła mnie o taki filmik, także mam nadzieję, że te osoby będą zadowolone. Tak samo, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam, taki duży czerwony przycisk na dole pod tym filmikiem. W opisie macie wszystkie linki do wszystkich moich stron, gdzie możecie mnie znaleźć na Instagramie, na Snapchacie i wiele innych, także zapraszam do zaobserwowania mnie. Poza tym w komentarzu na dole pod tym filmem możecie mi napisać, czy chcecie więcej takich filmików makijażowych. Oczywiście nie jestem profesjonalistką, tak jak już wspomniałam, ale mogłabym Wam pokazać moje propozycje różnych makijaży na różne okazje, także jeśli mielibyście po prostu ochotę na takie filmiki, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. A tymczasem dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Buziaki! Pa!